W lutym 1978 roku na Górnym Śląsku powstały wolne związki zawodowe. Natomiast dwa miesiące później, 29 kwietnia 1978 roku w Gdańsku powołano wolne związki zawodowe Wybrzeża. Tym samym po raz pierwszy w historii bloku sowieckiego doszło do powstania niezależnej struktury związkowej. Założycielami WZZ Wybrzeża byli Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Do aktywnych współpracowników należy zaliczyć m.in. Bogdana Borusewicza, Marylę Płońską, Alinę Pieńkowską, Annę Walentynowicz czy Andrzeja Kołodzieja, który przekonywał, że ich siłą było współdziałanie ludzi o różnych poglądach, zjednoczonych wrażliwością na zło wyrządzone przez system komunistyczny. Aktywność WZZ Wybrzeża skupiała się przede wszystkim na walce o prawa pracownicze, o prawa obywatelskie, na wydawaniu periodyku Robotnik Wybrzeża oraz na organizowaniu rocznic masakry grudnia 1970 roku. Działacze WZZ Wybrzeża odegrali zasadniczą rolę w wielkim strajku z sierpnia 1980 roku, kiedy stanęli w obronie swojej koleżanki Anny Walentynowicz. Tym samym w wyniku wybuchu strajku doszło do zmiany sytuacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Chcąc ocenić rolę wolnych związków zawodowych Wybrzeża w najnowszej historii Polski, można śmiało powiedzieć, że bez nich nie byłoby Solidarności, a bez Solidarności wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Nie znamy pojęcia, mówił tak.